Dzień dobry kochani, dzisiaj witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj miałam zamiar przywitać was od Aleksa Siczka z salonu, ponieważ byłam umówiona na godzinę 12 na włosy, ale Aleks napisał mi, że niestety troszeczkę mu się przeciągnie, więc musi przełożyć na 13:15. Także trochę sobie w domu poprasowałam, zrobiłam herbatkę, oglądam coś w telewizji i za chwilę będę wychodzić, także jadę zrobić coś z tym moim pięknym odrostem. Później mam się spotkać z mamą, mam jechać do Ikei, no także myślę, że taki klasyczny dzień ze mną was zadowoli i nie przedłużając już zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze wyjdę, to chciałabym wam pokazać prezent, jaki dostałam. Nie wiem, czy wiecie, ale 10 listopada mam urodziny i zawsze z moją przyjaciółką wysyłamy sobie prezenty. Mimo że ona mieszka w Nysie, a w Warszawie, to zawsze na czas te prezenty dochodzą. I tym razem Kamila wysłała mi prezent troszeczkę wcześniej, bo 11 listopada wylatujemy na wakacje. I zobaczcie, co dostałam. Moje ulubione, ukochane perfumy Karoliny Herrery. I odżywkę. Jest to odżywka z Revlona. W zeszłym roku również dostałam odżywkę z Revlona, już ją kończę. I jest to odżywka, która chroni nasze włosy przed słońcem. Jak byłyśmy w Hiszpanii, to Kamila miała tą odżywkę i ja cały czas się nią psikałam, także chyba stwierdziła, że powinnam mieć swoją. I tutaj jeszcze mam kartkę z życzeniami. Także dziękuję ci bardzo, kochana, jeszcze raz za prezent. To są naprawdę moje ulubione perfumy na wieczór, na zimę, na jesień. Super są. Pokażę wam na szybko mój dzisiejszy outfit. Ugi, spodnie Adidasa. Pytacie mnie czasami, gdzie je kupić. No, w sklepie Adidasa po prostu. Sweterek z Zary, szaliczek Gucci, futerko i torebkę Louis Vuitton. Lecimy. Udzi. Miłego dnia ci życzę. Pa. Wchodzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Wąs. Dopiero co wpadłem tutaj przed chwilką, zapraszam. Jakie zobaczcie nowe wnętrza. Co ty robisz sam? No. Sam robisz to krzesło? Ten kredens, przy którym siedzisz, to jest ten kredens, który był w tym pierwszym pokoju wielki. Sam go pociąłem na kawałki, rozebrałem na części, zrobiłem z niego zupełnie inny wariant. Tak, ty zdolny jesteś, ale to jest super. Co, jasno, że dalej cię interesuje? Tak, spodobało mi się ostatnio. Nie wiem, czy jakieś, jak ty to myślisz, ja bym jeszcze trochę jaśniej zrobiła. No tak, no ale to do tego sukcesywnie, to wyciągam ci ciemne włosy, które były ciemne wcześniej. Widzisz, one już trochę tak żółkły może, ale nie mam. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days. Czekam w tych pięknych sreberkach, aż mnie Aleks zaprosi na make. Cieszę się, że już tu przyszłam, bo słuchajcie, miałam taki odrost. Troszeczkę będziemy jeszcze bardziej rozjaśniać włosy, tak wiecie, stopniowo, żeby nic im nie zrobić. Myślę, że może już na kolejnej wizycie będą jeszcze jaśniejsze. Zobaczcie, wy to tak sobie oglądacie, zawsze ładne przebitki, wszystko, a my musimy tutaj... Tak wyglądają właśnie realia nagrywania. Musimy rozłożyć drabinę. Na drabinie postawić kamerę, żeby fajnie make'a złapać. Jednak drabina, zobaczcie, za wysoko. Ale spoko, mamy podobno mniejszą w zanadrzu. Jest ta drabin. Jest. Tak, to jest ta moja drabina, na której zawsze nagrywam. To nic. Co teraz robimy? Zabijemy najgorszy kolor blondu na świecie, czyli żółty na piękny. Jest to najlepsza wymiana w tym momencie, jaka może ciebie interesować. Tak, ale i tak stosowałam ten fioletowy szampon. Czy to odżywka? Szampon. To fakt. Wróciłaś po tym dłuższym czasie w bardzo ładnym kolorze. Tak. Ale i tak nie. Musimy go przebić to oczywiście. I felt your heart beat, felt your mouth beat. Zapraszam, dziękuję. Dziękuję.
piękny blond. Troszeczkę tutaj odświeżyliśmy. Jest wyżej, jest świeżo. Nie jest żółto. Bardzo ładnie. No i wygładzone, najważniejsze. No i trochę objętości. Zobaczymy, ile się utrzyma w tą dzisiejszą wilgoć, ale mam nadzieję, że chociaż trochę będzie. Cudownie. Dziękuję bardzo, pięknie. Dziękuję bardzo. Idziemy zrobić test w takim dziennym bardzo świetle. Jasno. Piękne. Coraz jaraźniejsze, bo coraz jaśniejsze. Następnym razem myślisz, że będą też jaśniejsze, czy nie? Troszkę tak, myślę. Zobaczymy zresztą, na co się zdecydujemy. Dobrze, że zrobiliśmy taki delikatny odrost. Ładnie to będzie później szło. Pięknie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo. Przyjechałam właśnie do York Centrum odebrać pieski, ponieważ są u fryzjera z moją mamą. Przyjechałam, bo jak wiecie, później idziemy do Ikei. I Boże, jakie słodziaki. Czemu zamknięte? Cześć! Jaka ty ładna jesteś! Dzień dobry! Cześć! Daj mi ją, albo ją poczekaj, bo żeby ona... Cześć, Boziu, Boziu! Co za szeleczki takie niebieskie? Chodź tu, chodź się pokaż. Chodź się pokaż mi tutaj. Jak ty pięknie, Lilo, wyglądasz! Przecudownie! Bardzo ładna z tymi kryształkami. Taka pachnąca jesteś pięknie. Pachnącia! Chodź tu. Dzisiaj objął fryzjera byłyśmy, co? Objął fryzjera, no. Tak, ty też od fryzjera. No. Tylko ja nie. Zawieziemy je do domu i pojedziemy sobie już na spokojnie do Ikei. Może jeszcze coś zjem gdzieś po drodze, bo nic w sumie nie jadą. Oprócz śniadania, ty jadłeś coś? Oczywiście. W hotelu coś dobrego? No, także zobaczymy zaraz. Jest złączony. Może coś w domu zjem, mamy już. A co ty chcesz zrobić z nim? O! To jest taki pocałunek kota. Kci. Już chyba nie chcę. Nagraj mruczenie. Wikei chyba już się przygotowują do vlogmasów. Zobaczcie, jakie choineczki. Ciekawe, czy tam dalej też będą jakieś ozdoby świąteczne. Ale muszę wam pokazać, wzięłam taki kubek, zwykły srebrny kubek na szczoteczki do zębów dla Luki, ponieważ ja mu kupiłam taki dozownik na mydło z Home and You. Tak jak wam pokazywałam wcześniej, taki z kamienia. No i chcę mu kupić też taki kubek z kamienia, ale póki co nie mogę go w sklepie znaleźć. Muszę śmietnik jakiś kupić, bo ostatnio wybrałam niestety za wysoki i nie mieści mi się w szufladzie, więc musimy coś wybrać, nie wiem. Kurczę, najgorzej tylko, że ja nie zmierzyłam tamtego śmietnika, ale to mniej więcej... O, to jest ten. Ten mi na pewno nie wchodzi, za duży jest, za wysoki. Tylko nie wiem, czy on nie jest mały, nie? To jest to samo? Tak, to jest to samo. To jest to samo. A wydawał się być niższy. Wiesz, to ten jest niższy tutaj. Który? Ten. Ten. Przepraszam, schody to gdzie są? A ja tu nie pracuję. Aha. A o ile ci ten nie wchodził? Gdzieś o tyle może? No to tak. Ja kupiłam ten. Dobry jest, na wymiar pasuje. To mi nie mieści się do szuflady. A to ma być w szufladzie? A. No tak pod zlewem. No ja wiem. Na śmieci. Mi się wydaje, że ten mały jest okej. Okay. Częściej będziesz wyrzucać śmieci, mniej będzie śmierdziało. Dobra, i tylko tu zechodź, dobra? Jezus Maria. Co za człowiek. 10 śmietników będzie oglądać. Co za życie. Nic. Komentuję tutaj. Komentuję tutaj zza kamery. Twoje niezdecydowanie. Czekaj, bo jeszcze chciałam do łazienki. Chodź, bo się śpieszę. O, świetny. A nie w siłkowy taki? Jezus. Będziesz miała dwa takie same. Jak chcesz mieć odkryty, no to tak. Ja bym wzięła zakryty. Szary do łazienki, bo to już. Idziemy. Nie, to jeszcze nie ten czas, słuchajcie, na świąteczne piosenki. Mamy świąteczne wieńce, Mikołaje. Chyba dalej jeszcze bombki są, zobaczcie. Już powoli naprawdę
Zaczynają się święta. A nie myślisz nawet, żeby właśnie takie wziąć? Złote? No co, powiesisz duże bombki i duże szyszki? Muszą być takie też malutkie, mniejsze, wiesz, dodatki. Tak przez chwilkę zastanawiałam się, czy nie kupić już papieru świątecznego, bo całkiem ładnie jest tutaj, ale nie, słuchajcie, zostawię to na Vlogmas. To już by było szaleństwo kupować w październiku papier świąteczny. If only I had listened for a while, I would have told you I miss your smile. Dobry ze mnie kasjer byłby, jak myślicie? Nie, to już moje. Dziękujemy. Świetnie. W razie jak? Strategię roboty youtubera. Idę do Ikei. Mamy zakupy. Moje zakupy. No, trochę żenująco to wygląda. Ja zawsze wierny klient Ikei, kupiłam tylko dwie rzeczy, no ale trudno. Czekaj, idę do kasy skasować swoje. I thought of you as a friend who can't let go. Co tu się dzieje? Kotek? Słuchajcie, właśnie wydarzył się prank na mnie, czyli ja po prostu już nie mam sił. Dzisiaj powiedziałam do Luki, że skoro mama mnie zabrała do Ikei, to pewnie on znowu coś wykombinował. A on mówi, nie no co ty, więcej zobaczycie na kanale Luki, ten film już jest dodany. Możesz coś powiedzieć od siebie? Przestań! Przyszłam sobie właśnie do pokoju gościnnego, bo przypomniałam sobie o tym, że kilka dni temu pokazywałam wam małe zamówienie z Natural Mojo na Instagramie i obiecałam, że pokażę wam już to większe na YouTubie, we vlogu. Wszystko sobie już tutaj ładnie na łóżku rozłożyłam, więc już wam pokazuję, co nowego sobie zamówiłam. Wyłożyłam sobie od razu tutaj dwa zamówienia, bo w sumie nie każdy ma Instagrama, więc w tym pierwszym mniejszym zamówiłam sobie herbatę. Słuchajcie, to jest nowość. Black Rose i jest to czarna herbata z dodatkiem mięty oraz płatków róży. I tutaj mamy kapsułki na rozświetlenie naszej cery. No i już tutaj w tym większym zamówieniu, zobaczcie, mam zestaw kilku herbat. To jest zdecydowanie mój ulubieniec. Właśnie mi się ona już skończyła. Tych jeszcze tutaj nie próbowałam. Tutaj mam Sunset Chill. Ta herbata jest pyszna, ale dosyć specyficzna, więc nie każdemu może przypasować. Natomiast to jest taki owocowy klasyk. Tutaj mam herbatkę Green Tea Detox, kapsułki Pure Cups, Pure Body i oczywiście białeczko. Zawsze jak robię zamówienie, to zamawiam sobie białko i tym razem zamówiłam sobie Fit Chocolate. Jeszcze nie miałam czekoladowego białka z Natural Mojo. Kilka z was pisało mi, że z mojego kodu zniżkowego właśnie zamawiałyście Fit Chocolate, także tutaj można powiedzieć, że z waszego polecenia zamówiłam to białeczko. No i do białeczka shaker i tutaj klasycznie kubek. To jest chyba najlepszy, słuchajcie, kubek do picia herbaty od razu z zaparzaczem. Na hasło 40 andziak dostaniecie minus 40% rabatu. Wygląda to tak, że minimalna wartość zamówienia to 249 zł, czyli po prostu musicie sobie wrzucić do koszyka produkty za minimum 249 zł i wtedy od tej kwoty zostanie odjęte 40% rabatu, czyli nie płacicie tej kwoty 249 zł, tylko 40% mniej, ale po prostu w koszyku minimalna wartość to musi być 249 zł. Także tak to wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście do mnie piszcie. Kod ważny będzie do piątku. Dostaję od was często wiadomości, co wybrać, co polecam, bo zamawiacie pierwszy raz z Natural Mojo, więc zdecydowanie pierwsze miejsce zajmuje ta herbata. Ta herbata jest nie tylko moją ulubioną herbatą, ale również mojej mamy, Luki. To jest po prostu taka klasyczna owocowa herbata, ale zobaczcie, jak ta herbata wygląda. Jakie to są duże kawałki. Słuchajcie, jak ona teraz pachnie po otworzeniu tej puszki. Naprawdę produkt warty swojej ceny.
cudowna herbata. Również uwielbiam białko Fit Berry i Fit Cookie. Fajne są tabletki na cerę. Tych akurat jeszcze nie używałam, ale są Skin Beauty bodajże, tak się nazywają. Bardzo mi poprawiły kondycję mojej skóry. No i zdecydowanie te szklanki, te kubki na herbatę, jest to mega, bo już tutaj macie w środku to takie sitko, zaparzacz, kubek, pięknie wygląda herbata w środku, także to jest też must have. Piszcie mi też proszę, czy chcecie więcej akcji ze zniżkami. Wiem, że to się cieszy dużym powodzeniem, ale wiecie, wolę się zapytać. Leję sobie właśnie wodę do wanny, jeszcze przed kąpielą zmyję sobie makijaż. Będę dzisiaj montować tego vloga, którego właśnie oglądacie, więc żegnam się już z wami, chwileczkę się zrelaksuję przed montażem i mam nadzieję, że nie pójdę późno spać, także koniecznie zostawiajcie łapki w górę i widzimy się w kolejnym filmiku. Bidziaczki.